Mam taką koleżankę Kasię, która ona nie chce, żeby być medialną, bo ona pomaga wielu ludziom. I to miałem to też szczęście w nieszczęściu, że to jest przyjaciółka moich przyjaciół. I ona mówi: Paweł, to zaczniemy się leczyć jeszcze innymi metodami, nie tylko chemią. Ja leczę wiele osób, pomagam wielu osobom. I od razu po operacjach wróciłem do domu, na drugi dzień się z nią spotkałem i podjęliśmy leczenie innymi metodami. Więc to też mam to szczęście i ona mnie natchnęła, mówi: Paweł, może zrobimy zbiórkę, parę złotych się przyda, bo to leczenie jest bardzo kosztowne. I tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy i zadzwonił Jurek Dudek któregoś dnia do mnie i mówi, tak rozmawialiśmy na ten temat, a on mówi: Paweł, wszyscy twoi przyjaciele najbliżsi wiedzą, weź podziel się z ludźmi, zobacz jak będzie odzew, uwierzysz w ludzi, że są w stanie ci pomóc, dla wielu to jest przyjemność, żeby ci pomóc w tej sytuacji. No i powstała akcja, odzew był niesamowity i po tej fali hejtu, której przez całą karierę człowiek doświadcza gdzieś, wszyscy jego znajomi, to odzew był niesamowity i po tej akcji ja uwierzyłem w ludzi. Przyjedzie tylu moich przyjaciół, tylu moich kolegów z boiska, odzew niesamowity. I bardzo się cieszę, że ich zobaczę po iluś latach. Szkoda, że z takiej okazji, ale to też będzie wielkie wydarzenie dla miasta. Mam nadzieję, że uda się uzbierać jak najwięcej pieniędzy, ale przede wszystkim to, jaka to jest idea, jak chłopaki, którzy z nim występowali w jednej drużynie, dzisiaj go mocno wspierają. Stanowimy grupę przyjaciół, kolegów. I myślę, że to jest bardzo fajne, że tylko na jeden sygnał każdy pozostawił swoje obowiązki, by być właśnie tutaj w Słupsku, by pomóc Pawłowi, bo tej pomocy potrzebuje. Czasami my się kłócimy, czasami z sobą nie rozmawiamy, gdzieś się obrażamy, ale jak są trudny moment, to widać, że jesteśmy jednością i to jest bardzo budujące. Mamy pierwszy piłek, brawo, oficjalny początek, wielkie brawo, drodzy Państwo! Nie tylko pomoc finansowa, ale ta przede wszystkim duchowa jest bardzo ważną rzeczą, że wiem, że nie zostałem sam w tej chorobie. Przekonanie ludzi jest takie, że jak już ktoś zachorował na nowotwór, to już leży, umiera. Nie, walczymy chłopaki, to jest dalej takie na boisku. Czy znacie mnie z boiska, wiecie, że ja nogi nigdy nie wstawiałem i wielu obrońców może to potwierdzić. Oczywiście jak się dowiedziałem o chorobie, no to 3 dni były bardzo ciężkie i życie stanęło człowiekowi przed oczyma. Mówi, że zaraz może to być koniec, no ale po 3 dniach mówi sam do siebie, no to tak jak w lesie na treningu. Ty nie dasz rady, to ma kto dać radę. To nie jest grypa, że w 2 tygodnie się wyleczy, tylko trzeba przynajmniej rok się leczyć. Także są duże wyrzeczenia i że co 3 tygodnie do szpitali. Dzisiaj jest taki moment dla nas szczególny, wszyscy przyjechali dla Pawła, staramy się jak możemy po prostu go tu wesprzeć i, no i trzeba po prostu w jakiś sposób szukać tego humoru w tym trudnym momencie i myślę, że to jest bardzo ważny moment dla nas wszystkich, żeby tu razem z Pawłem być. Fajna impreza dla miasta, ludzie chcą oglądać piłki, mam nadzieję, że się coś zmieni w tym naszym mieście, ale dzisiaj to nie o to chodzi, to jest walka dla tych wszystkich ludzi, dla mnie walka, dla tych wszystkich, którzy chorują. Ja nie jestem anonimowy, a jest masę ludzi anonimowych i dla nich to też jest mecz, że trzeba pokazać, że trzeba walczyć. Ci wszyscy moi koledzy przyjechali tu, dla mnie, ale również dla nich. To jest całkiem inny mecz, to jest jedyny, który trzeba wygrać. Nie ma innego meczu takiego, którego trzeba wygrać, bo w sporcie wszystko można przegrać, bo to jest tylko sport, może być drużyna dużo lepsza, a mecz o życie to jest jeden i trzeba go po prostu wygrać. Dzisiaj jest no, ciężka sytuacja, była podbramkowa, już jest lepiej, wyszliśmy z pola karnego, no i teraz ruszamy na tamtą bramkę i tak się to, myślę, że zakończy.